Cześć. Cześć, przyszedł piątek, czas na kolejną pogadankę o tym, co się wydarzyło w ubiegającym tygodniu w telefonach. Jak poprzednio sponsorowało niby Apple, to w tym tygodniu co? Samsung i Xiaomi chyba, no i Meizu. A, dzisiaj Chińczycy trzymają się mocno po prostu. No i Koreańczycy też w sumie. No Samsung nie próżnował, Chińczycy. Koreańczycy cen nie podali. Ja nie wiem, czy oni się mocno trzymają. No nie podali, a widzisz. Tajemniczy są tacy. No ale Chińczycy podali. Rzeczywiście bardzo wiele telefonów pojawiło się w tym tygodniu. Pojawiły się trzy Samsungi. Pojawiła się marka Meizu z kilkoma smartfonami. I pojawiło się Xiaomi też z trzema, zdaje się. Meizu 4 wrzuciło na rynek. No, Xiaomi w zasadzie z dwoma, no bo ten jeden też takiej premiery, takiej bardzo pełnej nie miał. Mówię o Redmi Note 5 Pro, 6 Pro, przepraszam. To znaczy nie, no premiera była. Co prawda to nie jest Pro, tylko u Chińczyków nazywa się UD, ale już był. No tak, tylko oni go tak po prostu odwrzucili, nie? Oni tam nie robili żadnej konferencji na tą okoliczność. Powiem szczerze, nie wiem, bo wiecie, mnie średnio interesują konferencje prasowe i całe to wokoło, dlatego że mnie interesują najbardziej specyfikacje. No tak, ja znowu wolę konferencję. Nie, jakoś nie zauważyłem z Note'em związanej. Była natomiast z Mi 8-kami. Powiększyli rodzinę Mi 8-ek, doszedł model Youth, albo gdzieś tam go nazwali Light, nie wiedzieć czemu, bo on się tak wcale nie nazywa. Tak, no rzeczywiście, u Koreańczyków nazywa się Youth i tak jest nawet w adresie strony. Tak, Chińczycy też podają Youth, bo tam tłumaczy Young, czy młodzieżowy tłumaczy, tak, więc wprost, tak, więc tak, tak. Nie może być Light. Wiesz, ale może europejskie serwisy wiedzą coś więcej i na przykład doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w Europie, w Stanach, czy nie wiem gdzie jeszcze będzie sprzedawany, w Indiach, będzie się nazywał Light i koniec. No Light łatwiej wymówić, przynajmniej nam. Słuchajcie, jest troszeczkę tak, że te smartfony to nie są jakieś specyfikacje rzeczywiście high-endowe, to są dosyć mocne średniaki w atrakcyjnych całkiem cenach. Jeżeli zaczęliśmy od tego Xiaomi, to rzeczywiście powiedzmy przede wszystkim o Redmi Note 6 Pro. To jest ponad 6-calowy smartfonik. One wszystkie mają nocze, małe albo duże nocze, wszystkie mają. Akurat w 6 Pro Note ma stosunkowo dużego nocza. Tam się muszą z przodu po prostu zmieścić dwa aparaty fotograficzne. No, za to pozostałe te ósemki mają mniejsze, więc... Mają oczywiście troszkę mniejsze. Z przodu dwa aparaty fotograficzne, z tyłu dwa aparaty fotograficzne. Z tyłu jest 12+5, z przodu 20+2. Wzorem chińskim, czy modą chińską, gdzie rzeczywiście z przodu jest większa matryca niż z tyłu. A wszystko to działa na Snapdragonie 636. O wyświetlaczu już Wam powiedziałem, o dużym noczu Wam powiedziałem. Pamięci są różne. Jeżeli chodzi o RAM, to jest 3,4, jeżeli chodzi o flash 32/64 GB. I w zależności od tego, czy kupicie 3,32, czy kupicie 4,64, to w Chinach zapłacicie w przeliczeniu za złotówki na złotówki 777 zł albo 899. Mówmy się, 780 i 900, tak? W zależności od tego, który kupicie. Smartfonik wygląda, no cóż, to wygląda jak wygląda, one naprawdę się w tej chwili już niczym od siebie nie różnią. Bardzo rzadko się w tej chwili trafia, że któryś z producentów wyskakuje z czymś nowym, tak jak w przypadku Vivo na przykład. No teraz wszyscy w Gradient idą, bo ten nowy właśnie młodzieżowy Mi 8 ma kilka kolorów do wyboru, no w tym jest kolor gradientowy, taki czerwono... Nie wiem, kurczę, jaki to jest, bliżej nieokreślony. Bliski czerwonemu. Ten młodzieżowy, co jest znamienne, działa na Snapdragonie 660, bo tak naprawdę wszyscy się spodziewali troszeczkę niższego modelu, a tutaj Xiaomi troszkę zaskoczyło. On też ma podobny wyświetlacz, tam jest również 6,26 cala. Tym razem rzeczywiście, tak jak Adam wspomniał, z małym noczem. Jest znacznie więcej wersji pamięci, z tym, że globalnie rzecz biorąc są podane ceny trzech. 4,64 za 750 zł. Pamiętacie oczywiście, że my to przeliczamy na żywca z juanów, więc w związku z tym to nie ma nic wspólnego na przykład z ceną, z jaką ewentualnie pojawią się w Polsce czy w Europie. Trzeba będzie o tej ceny pododawać różne rzeczy, choćby za transport. Choćby przynajmniej VAT doliczcie, to już będzie bliżej coś tak. Prawdy. Wersja 6,64 910 zł i 628 ponad 1072 zł.
Jedziemy tak naprawdę po tych specyfikacjach, ale te smartfony naprawdę niczym się jakoś strasznie nie wyróżniają. Ceny są stosunkowo atrakcyjne, szczególnie za te niższe tiery, za te niższe pamięci. Tutaj można rzeczywiście wysupłać te kilka groszy, żeby przynajmniej zobaczyć, jak taki smartfon po prostu funkcjonuje, przede wszystkim właśnie od Xiaomi. Te ceny będą zabójcze dla tych, którzy sprzedają smartfony w Europie. Będą po prostu zabójcze. No zobaczymy. Wersja Pro, która jak wspomniałem w Chinach nazywa się UD. Ona się nazywa UD ze względu na to, że ma czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu. To jest jakby skrót od tego. U nas jest nazywana Pro i działa z kolei na flagowym Snapdragonie, czyli 845 w tej chwili. Różni się od pozostałych Xiaomi do tej pory wymienionych tym, że ma ekran Super AMOLED, bo wielkość jest zbliżona, to jest też powyżej 6 cali. Tylko Mi 8 Explorer bardzo podobny, poza oczywiście tym czytnikiem, o którym wspomniałeś. Tak. Nie? Ja sobie zapisałem tutaj, że on też ma dużego nocza. Małego nocza ma tylko Light. Ten ma też dużego. No wiesz. Kurczę, w tej chwili to ciężko powiedzieć, który jest duży, który mały. Nie, no jest dużym. W tej chwili są mniej więcej trzy rozmiary noczy. Jest pierwszy, ten kropelka, maciupeńki tylko na aparat. No tak, później jest ten taki w miarę wąski, później szeroki. Jest taki wąski, jak jest właśnie w Ale wiesz, ziół. One się jeszcze szeroki, na głębokość taki, różnią. Jest... One się jeszcze różnią na głębokość i tutaj wiesz. Może i się różnią na głębokość, natomiast globalnie rzecz biorąc, to już nie są takie różnice, jakie są szerokości. Inaczej, szerokości są trzy, no tak naprawdę. No, to właśnie o to mi chodzi. Dużym noczu mam na myśli bardzo szerokiego nocza po prostu. A mówiąc o małym noczu, mam na myśli tego węższego po prostu. A jak jest kropelka tylko na aparat, to mówimy, że jest kropelka. To mówimy o kropelce, no. Po kropelce. Pro. Wersję 6.8 RAM 128 flesza i w zależności od tego, czy to jest 6.128 czy 8.128, to mamy 1715 i 1930 zł w tej chwili na nasze. No, bardzo znośnie. No i w sumie Meizu też są z podobnego segmentu, bo tam nawet najtańszy to 400 coś złotych wychodzi, z tym, że no tu już mówimy takie niższe średniaczki, no bo już schodzimy na przykład na ekrany HD+, czyli takie już specyfikacje, powiedzmy, no oczko jeszcze niżej niż te, o których mówiliśmy. Jeżeli Was interesują rzeczywiście te najwyższe specyfikacje w Chińczykach, no to przede wszystkim 16X, tak, który... Co prawda też nie jest jakimś demonem straszliwym, jeżeli chodzi o specyfikacje, natomiast ma i ekran Super AMOLED 6-calowy i Snapdragona 720, także to jest coś. No. Dwie wersje pamięci, znowu 6 RAMów, obu wersjach 64 albo 128 flesza i w zależności od tego albo zapłacimy 1125 albo 1285, różnica jest stosunkowo duża. W związku z tym, przynajmniej w przypadku chińskich cen, warto jednak szarpnąć się chyba tego droższego. Tak mi się zdaje. Tak, no najgorsze jest to, że w sumie do tej pory nie wiadomo, które trafią do Europy i czy w ogóle któreś z tych telefonów, o których mówimy, trafią. Czy któreś trafią, szczególnie jeżeli chodzi o Xiaomi prędzej, chociaż no też niekoniecznie, bo nie wszystkie dostajemy. Nie? Więc... Natomiast jeżeli chodzi o Meizu, trzeba by było porozmawiać oczywiście z polskim Maxcomem, który się, jeżeli nie mylę, zajmuje dystrybucją i odpytać ich grzecznie, co zamierzają ewentualnie do nas sprowadzić. Powiecie, polska dystrybucja rozpoczęła się całkiem szumnie od całkiem fajnego wyboru modeli Meizu. Natomiast to jakby wypadkowa tego, co się w Polsce pojawia, to jest związana z tym, ile się w Polsce sprzedaje również. Jako że nie znamy sprzedaży polskiej w Meizu, w związku z tym trudno jest nam wyrokować o tym, czy i ile nowych modeli w Polsce się pojawi. O 16 była mowa, że ma się pojawić i to pamiętamy. Czy 16X będzie? Zobaczymy. Poza tym, to są łódzkie drogi. Pojawiły się oczywiście dwie V-ki, V8 i V8 Pro i pojawiła się X8. Mogę Wam poczytać te specyfikacje, ale to... Sprawdźcie sobie, naprawdę, w opisie macie, jeżeli Was interesuje. Chyba nie ma sensu. Specyfikacje macie na kartach telefonów na tyle dokładne, na ile były one podane przez producenta. Natomiast jeżeli chcecie
sprawdzić ceny, zajrzyjcie do newsów Adama, podlinkowane. Wszystko jest podlinkowane, także ja myślę, żebyśmy nie zanudzali, bo to nie są, kurcze, jakieś porywające telefony. Zresztą porywających w tym tygodniu, no co było? Chociaż nie, no, był jeden taki, na który powiedzmy można zwrócić uwagę, ale nie, bynajmniej nie dlatego, że jakoś szczególnie mnie porwał, tylko jest pierwszy Samsung z potrójnym aparatem fotograficznym, no i ten fakt trzeba odnotować. Ciekawostka przyrodnicza po prostu. Zdecydowali się w końcu, przy czym trochę mnie zaskoczyli, bo spodziewałem się innego zestawu tych aparatów, powiem szczerze. Że tam poza zwykłym aparatem jest jeden szerokokątny i jeden do rozmywania tła. No właśnie, kurczę, myślałem, że będzie jakiś tele. Taki, aż się prosi o taki zestaw. Ja rozumiem, że to jest nadal jakby w linia, no trudno powiedzieć, że budżetowa, idą tak trochę bardziej, takie tańsze premium to będzie, no więc... Także w każdym razie, słuchajcie, jeżeli się mniej więcej myśli o cenach Samsunga do tej pory na w linię A, bo to są A4+, plus, A6+, bo tym mówimy, Adam mówi o A7. No idą w górę, idą w górę. W każdym razie, jeżeli chodzi o ceny na w tą serię A Samsungową i porówna się jakby przewidywane na te smartfony, bo Samsung, jak wspomniałem, nie podał z tym, co w tej chwili się wyliczy na przykład z tych Chińczyków, o których powiedzieliśmy, no to wybaczcie, ale tutaj po prostu wybór jest stosunkowo prosty. Nie, nie będzie. Zresztą słyszycie mnie, dzisiaj Samsunga nie reklamujemy. Dzisiaj mówimy, że ma wysokie ceny. Ma wysokie ceny, podobnie jak i inni producenci, również sprzedający w Europie, będą mieli wysokie ceny w porównaniu właśnie z tym, co Chińczycy produkują. Ja nie wiem, to już po raz któryś wspominam, że nie mam pojęcia, na ile Chińczykom wystarczy pary, pieniędzy, żeby rzeczywiście pakować w tą sprzedaż europejską. Natomiast na razie z tego, co widać, są zdecydowani bardzo mocno i smartfony są coraz tańsze. Dla nas to jest, wydaje mi się, dobra informacja. Jeżeli chodzi o flagowce, jest troszeczkę inaczej. To jest tendencja raczej wzrostowa. No wszystko będzie drożej. Ceny rosną tragicznie. Natomiast na tej średniej półce, na której zdarzają się naprawdę bardzo fajne okazje, warto się po prostu rozejrzeć i warto się zastanowić, jeżeli wcześniej mieliście na przykład smartfona za 700 zł, czy nie warto, no bo w tej chwili na tej półce 700 zł nie bardzo jest z czego wybierać. Dołożyć tak trochę, nie? No nie trochę, bo to ze dwa razy dołożyć i wtedy kupić smartfona już rzeczywiście porządnego, z którym no, nie będzie co się wstydzić przy flagowce, bo w tej chwili różnica pomiędzy wydajnością tej średniej, wysokiej półki, a wydajnością flagowców jest, słuchajcie, właściwie pomijalna. Jest oczywiście, że jest, bo zaraz na mnie nakrzyczycie, że to nieprawda, że jednak różnią się wydajnością i procesory, ale zobaczcie, powiedziałem dwa razy więcej niż 700 zł, tak, za 1500 zł jest ten nieszczęsny pocofon Xiaomi, który no, ma już 845 Snapdragon, no. Jest za 1500 zł Honor Play, jest za 1500 zł Huawei Mate Lite. Ale pamiętajcie, że nadal to nie są flagowce i pewne kompromisy w tych telefonach są. Nie, oczywiście, że pewne kompromisy są. W Xiaomi nie zrobi się na przykład bardzo dobrego zdjęcia. Ale da się. Huawei'em Lite'em nie zrobicie tak dobrego zdjęcia oczywiście jak w głównym z serii, czyli Mate'em 20 prawdopodobnie, czy Mate'em 20 Pro, które za moment będą miały, czy właśnie nie za moment, za niespełna miesiąc będą miały premierę. Także to też nie jest najwyższa półka, ale mówię, różnice w wydajności są, słuchajcie, naprawdę pomijalne. Także jeżeli do tej pory decydowaliście się na tą półkę 700, warto pomyśleć o tym. Zresztą nie namawiam, sami wiecie, ile macie, kurczę, pieniędzy. Popatrzcie, ja was po prostu namawiam, żebyście porównali specyfikacje i zobaczyli, jak to wygląda jedno z drugim. Poczytajcie recenzje, poglądajcie i wyciągnijcie wnioski po prostu. Nie namawiam was na flagowce, bo na flagowca mnie samego też nie stać. Natomiast chyba, że macie po prostu pieniądze, jesteście w stanie wydać, to oczywiście warto mieć flagowca. Natomiast w tym momencie warto jest się zdecydować na średnią półkę znacznie bardziej niż na tą najniższą, dlatego że... I znacznie bardziej niż kiedyś. O. Kurczę, w tej najniższej lądują po prostu, wybaczcie, strupy w tej chwili. No nie, no słabo jest i to jest chyba taka tendencja, że po prostu no wszystko się przesuwa i ceny się przesunęły w górę i specyfikacje poszły. No. To, co jest w nowych, to, czego nie ma w nowych Samsungach, to oczywiście notch. Notcha tam nie znajdziecie.
Nie znajdziecie również, Samsung nie wymienia procesora, jaki tam funkcjonuje. Będą jak zwykle prawdopodobnie dwa procesory, z których jeden to jest 425 Snapdragon, a drugi Exynos. Znajdziecie, który Exynos prawdopodobnie. Ja nie zapisywałem go na razie w specyfikacji, dlatego że nie mam twardych danych. Natomiast w jednej wersji będzie procesor Samsunga, w drugiej wersji będzie Snapdragon. Jestem niemal pewien. No, ale jest to dosyć przewidywalny scenariusz, umówmy się także. I od czwórka, i od szóstka różnią się właściwie stosunkowo niedużo. No, oba mają podobne wyświetlacze, tak, sześciocalowe. Zobaczcie, że w tej chwili znowu powolutku, jak mieliśmy 5 cali z hakiem, to w tej chwili wszyscy dociągają do 6 cali. Kurczę, dawniej to jakby była się patelnia, tablet miało, no, ale wiecie, no. Zmieniły się wyświetlacze. Ale zwężają ramki i tak naprawdę te telefony nie robią się jakoś dramatycznie większe. Po prostu więcej powierzchni zajmuje sam wyświetlacz, a mniej te wszystkie inne pierdoły dookoła. No i tyle. No. I Galaxy 4 Plus, i Galaxy 6 Plus mają podobną baterię. To jest 3300 mAh. Różnią się za to z kolei pamięcią. 4 Plus ma 2 GB pamięci RAM Plus. Ile? 32, żebym nie skłamał. Natomiast J6 Plus ma 3 albo 4 RAM-u, 32 albo 64 flesza. No i aparaty mają inne. No i aparaty, dlatego że, tak jak Adaś wspomniał, jeden ma 13,5, 13 z tyłu, 5 z przodu, drugi ma 13 plus 5 z tyłu, a 8 z przodu. Czyli jeden po prostu ma podwójny, z tym, że ta piątka no to jest też do rozmywania tła dodatkowa, także... Myślę, że nie ma się czym za bardzo tutaj podniecać. Jako, że to jest nadal linia budżetowa Samsunga, nie ma się coś spodziewać genialnych wyświetlaczy, są zwykłe IPS-owe wyświetlacze LCD. Natomiast lepszy wyświetlacz znajdziemy w A7, bo tam Samsung włożył Super AMOLED-a oczywiście. Można się było spodziewać. No tak, no w zasadzie tak. No i trzeba wspomnieć rzeczywiście o rozdzielczości, tak? Bo w tym niższym tierze znowu jest 720x1480, a A7 ma 1080x2220. Zobaczcie, że patrzę na kartkę, ale ja już w tej chwili muszę sprawdzać rozdzielczości ze względu na nocza po prostu. Dokładnie, no przez te nocze się namąciło, ale dla uproszczenia... Nigdy nie jestem pewien, czy to jest zwykły, bo tutaj normalnie powinno być 720x1440, tak? No. Nie, Samsung wyciągnął jeszcze bardziej wyświetlacz, oczywiście chwali. No bo to proporcje się jest 1480. Zmieniają. Bardzo fajnie. Bez nocza. Na wysokości fajny tyle, nie? I to właściwie są takie różnice. No. A w A7 jest też 3300 bateryjka. Tak, a jak tak mówimy jest o dziw, ale jest. Wydawaniu pieniędzy i 1500 zł, to wiecie co? Możecie sobie kupić coś zupełnie innego. Szwajcarzy, taka firma Punkt, zrobili, słuchajcie, telefon, który wygląda jak kalkulator. Guziczki okrągłe, takie jak w kalkulatorze dosłownie, i nieduży wyświetlacz, od po prostu słuchawka do dzwonienia, z tym, że nie tak do końca, taki prosty telefon, bo tam BlackBerry trochę pomaczało paluchy, no i on jest bardzo sekurny. To samo BlackBerry, czy jeżeli pamiętacie, szykuje nam ponoć Palma. Znaczy to nie to samo BlackBerry, wróć. TCL, który jest właścicielem BlackBerry, robi tutaj między innymi oprogramowanie, bo całą resztę prawdopodobnie robią ci Szwajcarzy, bo to szwajcarskie no, jest, tak? Pewnie Chińczycy dla Szwajcarów, Chińczycy no ale Szwajcarzy, Szwajcarzy pewnie to zaprojektowali. Ale zamówili sobie w każdym razie takiego smartfona. Także w jednym i w drugim poniekąd macza palce TCL. No, dziwna rzecz, bo kurczę, 1400 wychodzi za niego. 1400 zł za prosty telefon, tyle że bezpieczny, no, trochę dziwne. To co znaczy, prawda jest LTE. Dostajecie za to rzeczywiście z telefon, który po pierwsze działa na Androidzie, co jest przedziwne. Ma dwukolorowy wyświetlaczyk UV-ka 240x320, natomiast działa nie na pełnym Androidzie, bo tam jest co prawda, jak zajrzycie na kartę, jest co prawda 8.1, ale to jest Android... troszeczkę okrojony, bo na tym telefoniku Android taki pełnoprawny zupełnie nie poszedł. No by był pewnie problem deweloperzy, jeszcze z aplikacjami. Deweloperzy usiedli, rzeczywiście pogrzebali troszeczkę i najwyraźniej udało im się z tego... coś wyciągnąć. Z tego Oreo zrobić coś, co pasuje na taki... na tego rodzaju telefon, bo ja się przez cały czas waham z mówieniem, że to jest smartfon, bo to nie jest smartfon de facto. No nie, no zresztą nawet nawigacja za pomocą tej klawiatury to też jakaś nie będzie. Natomiast tak, no ma, tak jak Adam powiedział, obsługuje LTE.
ma zabezpieczenia w BlackBerry, co jest zupełnie przedziwne, czyli będziecie mieli zabezpieczenie i podczas rozmowy telefonicznej, szyfrowanie i przy wiadomościach SMS i właściwie cały PIM, czyli kalendarz, notatki, jakieś wpisy i tak dalej, to też będzie zabezpieczone. Wszystko to szyfrowane. Także dziwne. To się nie zdarza w zwykłych telefonikach tego typu, a tutaj akurat jest. No zdarzyło się i trzeba będzie za to słono zapłacić. No ciekawe, jak to w ogóle działa, bo no, nie pokazali tego telefonu nie, w działaniu. Nie, no bo on jest na razie w przedsprzedaży. Ciężko cokolwiek ma powiedzieć. Ma Snapdragona 210, ma 16 giga pamięci flash i 2 giga pamięci RAM, to jest taka popierdółka. Także no do czegoś ta pamięć jest tam prawdopodobnie wykorzystywana. Co jest dziwne, producent nie pisze nic na temat obsługi karty pamięci, to mi się bardzo nie podoba. To nie pisze nic o obsłudze MP3, co jest jakimś kuriozum zupełnie, ale słuchajcie, przejrzałem tą stronę punkt po punkcie, zajrzałem do czegoś, co oni tam nazywają instrukcją obsługi, a de facto jest broszurką. Nie ma ani jednej informacji o tym, że obsługuje MP3 czy jakikolwiek inny audio poza wbudowanymi dzwonkami, które zostały skomponowane, co prawda, przez bardzo słynnego jakiegoś pana. Niemniej, a i wzmacniacz jest fajny i także rozmowy głosowe powinny być bardzo sympatyczne i głośniczek jest fajny. Natomiast, kurczę, nie ma nic o obsłudze plików audio, co jest przedziwne po prostu. Zobaczymy, wiesz, no, ruszy pewnie właściwa sprzedaż, to się dowiesz na ten temat więcej, no taka jest prawda. No, z tego... A, zabezpieczenie jest jeszcze dla tetheringu, bo ten telefonik oczywiście, no, aż się prosi, żeby go używać jako modem. Możecie go używać jako modem USB, Bluetooth, Wi-Fi. No po coś to LTE tam dali. No. I bateryjka jest 1280 mAh, z tym, że przy tak dużej baterii, przy tak nieenergochłonnym wyświetlaczu, Szwajcarzy podali bardzo niskie czasy pracy. Może oni są po prostu realistami. Może ten telefonik rzeczywiście żre niesamowicie. Tam to szyfrowanie, no te 2 giga RAMu, wiesz, może to całe te właśnie zabezpieczenia będą sporo żarły, nazwijmy no to. No jeżeli to się będzie odbywało w locie jakoś, no tak, ale to są, kurcze. Ja nie wiem, czy to jest, są aż takie obciążenia. Cholera wie, no mówię, no na razie no ciężko mówić, bo tak naprawdę żeśmy nawet na oczy tego telefonu nie widzieli dobrze, więc... Adam tutaj wspominał, że jedno urządzenie w tym tygodniu przykuło jego uwagę. Powiedz, to mówiłeś o tym pojęciu, tak? No o pojęciu i o Samsungu z 3 obiektywami, zwróciłem uwagę To ja powiem szczerze, w twoich newsach zwróciłem uwagę przede wszystkim na tą nubię z dwoma wyświetlaczami. A, no tak, faktycznie jeszcze była, ale to też jako zapowiedź. Adam, no tak, to jest zapowiedź, to nie jest premiera, niemniej Adam rzeczywiście wynalazł nubię, ona jest Z18? Z18S, bo tak? Ona bazuje na istniejącej Z18. Tylko ma drugi wyświetlacz. Ma dwa ekrany. Ma troszeczkę mniejszy wyświetlacz niż ten z przodu. No i tutaj rodzą się nowe jakby możliwości. Mnie się ten pomysł bardzo podoba. Co prawda pierwsza moja myśl będzie, da się zaoszczędzić baterię, jeżeli się będzie korzystało z tego drugiego mniejszego wyświetlacza. Ale to tak nie działa. Jak jest drugi wyświetlacz, to od razu pojawią się jakieś dodatkowe opcje związane z tym drugim wyświetlaczem. Na przykład, żeby tam wyświetlać zegarek, w związku z tym z jednej strony, nie wiem, czy trzeba na dwóch ekranach. Kurczę, no ja nie widzę jakiegoś takiego super praktycznego zastosowania dla tego ekranu, ale... O ile e-ink mi się wydaje bardzo fajny, bo on, pamiętacie, nie zużywa baterii w momencie, kiedy wyświetla jeden obraz. On zużywa baterię tylko przy zmianie, przy odświeżeniu obrazu. O tyle tu mamy zwykły wyświetlacz. O tyle tutaj jest właśnie zwykły wyświetlacz kolorowy i ja nie wiem, na ile on ma sens. Ma sens w jednym, jeżeli chodzi o selfiki. Zobaczcie, no tak, do kadrowania. Z przodu pozbędziemy się notcha, pozbędziemy się aparatu fotograficznego. Po cholerę nam 4 aparaty w każdym smartfonie. Jeżeli mamy z tyłu dobre aparaty i wyświetlacz, no to można sobie selfie robić, tak? Ci, którzy muszą robić sobie selfie. I oprócz tego jeszcze zyskujemy gładzik, tak? Dodatkowy na w zasadzie całych pleckach telefonu. Także no też może być daje wygodne. Się wynaleźć tutaj uzasadnienia dla takiego rozwiązania, dlatego mówię, że mi się całkiem podoba. Jest to coś nowego, jest to coś, czego do tej pory nikt nie zrobił. No tylko kwestia pytania, czy pozbycie się dodatkowych aparatów zrekompensuje dołożenie dodatkowego wyświetlacza. Ja trochę nie sądzę, powiem szczerze. Nie wiem, na razie to też nie jest tak, że ten telefon już jest zapowiedziany, czy coś. No, nie, od nie, nie, pokazali, pojawił się po prostu w przeciekach. On już był wcześniej, ja go już w czerwcu
końcu widziałem pierwsze takie szkice tego telefonu, więc... Tak, ale w tej chwili widać go Tak, już jest cały gotowy, więc możliwe, że wtedy były początki prac, teraz już są prace jakieś zaawansowane, ale to nadal nie znaczy, że on wejdzie do sprzedaży. No. To prawda. Ostatnia rzecz w tym tygodniu, słuchajcie, która może przykuć Waszą uwagę, to jest Apple, który uzyskał bardzo wysokie wyniki z iPhone'ami oczywiście, w Antutu. Te wyniki mogą oczywiście się wydawać imponujące, chociaż mnie akurat to jest zupełnie wszystko jedno, dlatego że ja mówię, benchmarki są orientacyjne, natomiast jeżeli chodzi o ekscytowanie się wynikami, to jestem daleki od tego. Natomiast co jest fajniejsze znacznie dla mnie, dla specyfikacji, dla Was być może również dla Waszej wiedzy, pojawiły się również pojemności baterii, które są w iPhone'ach i ja je dołożyłem do karty, dlatego że one są bardzo wiarygodne. 374, 2658 w modelach XS-ach, no i XR ma 2900, trochę po prostu większy akumulatorek, no ale to też w sumie nie dziwi, bo tak miało być, bo tam zapowiadano, że on będzie dosyć długo pracował. No i... Są w każdym razie pojemności na kartach, możecie znaleźć. Dokładnie. A my już Wam na dzisiaj chyba podziękujemy. Bardzo się cieszymy, że z nami byliście, spędziliście kawałek piątku albo kawałek weekendu. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy Wam udanego wypoczynku w weekend. No i cóż, żegnamy się do przyszłego tygodnia. No dobra.